Witam Państwa w środę, 9 kwietnia. Artur Gisielewicz, zapraszam na informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie miejskim. A dzisiaj w wydaniu Terma z rabatem. Stanowiska na śmieci. Wykład o tabletach. Przez cały kwiecień w obiekcie przy ulicy Świętokrzyskiej 107 można zażywać kąpieli solankowych z 10% rabatem. Wiosenna promocja w Inowrocławskiej Termie trwa. Do końca kwietnia można zażywać solankowych kąpieli leczniczych z 10% rabatem. Kąpiel w wodzie solankowej pomaga w leczeniu chorób narządów ruchu związanych z zaburzeniami krążenia i obniżoną odpornością oraz chorób neurologicznych i dermatologicznych. Ponadto usuwa z organizmu toksyny i powoduje wchłanianie znajdujących się w solance minerałów. Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa przystępuje do programu budowy estetycznych boksów na składowanie odpadów na terenach należących do spółdzielni. Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza uporządkować gospodarkę odpadami na terenach należących do spółdzielni. Do końca bieżącego roku zostaną postawione specjalne boksy, które w założeniu spółdzielni przyczynią się do zniknięcia problemu podrzucania śmieci i braku ich segregacji. Ideą byłoby postawienie dla każdej nieruchomości osobnego boksu, ponieważ uchroniłoby to mieszkańców przede wszystkim przed zarzutem, że ktoś inny im podrzuca śmieci. Oczywiście ma to także walor ekonomiczny, ponieważ w razie gdyby tak się stało, że operator zakwestionuje segregację, to opłata wzrasta natychmiast dwukrotnie. No to w kontekście mianowicie nakładów, które chcemy na to ponieść, te kary w znaczny sposób by przewyższały koszty instalacji tego boksu. Mimo wszystkich nieporozumień początkowych dotyczących finansowania tych boksów, mam nadzieję, że mieszkańcy Inowrocławia już dzisiaj wiedzą, że z tego tytułu nie poniosą dodatkowych obciążeń. Będzie oczywiście, wracając do pierwotnego pytania, jeszcze kwestia, gdzie one dokładnie powstaną. Mam nadzieję, że tutaj też będzie porozumienie z mieszkańcami, choć z drugiej strony no, liczymy się również z tym, że być może pewne lokalizacje mogą być kwestionowane, ale generalnie chodzi nam o jedną podstawową rzecz, mianowicie o tej pierwszej, której wspominałem, żeby uchronić mieszkańców przed wyższymi dopłatami, a po drugie, tak po ludzku, no, zaprowadzić w mieście porządek przede wszystkim. Zbudowane boksy przyczynią się do poprawy estetyki osiedli, a także miasta. To znaczy oczywiście ostateczny kształt tego boksu, wielkość, bo proszę pamiętać, że boks, cena, którą myśmy uwzględnili w tej kwocie, to nie jest cena tylko samej konstrukcji, bo to oczywiście ostatecznie okaże się po przetargu, to musi mieć odpowiednią estetykę, trzeba utwardzić teren, na którym się to postawi, trzeba czasami zrobić parę lub paręnaście metrów ścieżki dojazdowej, bo nie zawsze jest tak, że będzie można to posadowić w takim miejscu, żeby operator mógł podjechać pod sam boks. Tam będą, w zależności oczywiście od nieruchomości, albo 2, albo 4, albo 6, albo wręcz 8 kontenerów PA1. Tam będą musiały się zmieścić również kontenery na odpady segregowane, bo chcielibyśmy wszystko to zamknąć. Ale myślę, że będą to solidne konstrukcje metalowe oczywiście, pokrywane odpowiednimi farbami, zadaszone naturalnie, gdzie będą umieszczone tablice informacyjne, gdzie co składować. W klubie Kopernik odbył się wykład o tabletach prowadzony przez latarnika Polski Cyfrowej z Bydgoszczy. W inowrocławskim klubie Kopernik odbywają się w tym miesiącu spotkania w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. W miniony wtorek w klubie Kopernik zainteresowani mogli poznać obsługę bardzo popularnego obecnie tableta. Główna idea tego projektu to jest cyfryzacja, bo okazuje się, że w Polsce około 9,5 miliona osób w wieku 50 plus nie korzysta z internetu, także ten stopień wykluczenia jest duży, stąd też powstał projekt Polska Cyfrowa Równych Szans. Funkcjonuje on w całej Polsce. My również na terenie gminy Inowrocław, jak i Inowrocławia, same
samego prowadzimy właśnie takie zajęcia dla seniorów i są to różne zajęcia komputerowe, ale też i z tabletów, ze smartfonów. Także ta cyfryzacja to jest bardzo szeroki temat i również w zakresie właśnie aparatów cyfrowych, także tych tematów jest tutaj wiele. Również zajęcia odbywają się z zakresu genealogii w internecie, także tych spotkań jest naprawdę bardzo dużo i uważam, że naprawdę korzystne mają oddziaływanie, przynajmniej taką mam nadzieję. Tymczasem najbliższe spotkanie w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans będzie poświęcone bezpieczeństwu w internecie. Osoby, które wzięły dzisiaj udział w spotkaniu, mogły się dowiedzieć o tym, dlaczego tablet w dzisiejszych czasach, czyli w sumie w XXI wieku, jest powoli lepszy od komputera stacjonarnego czy nawet laptopa. Ponieważ jeszcze 5 lat temu podstawowym wyposażeniem czy to osoby młodej, czy seniora był komputer stacjonarny. W zeszłym roku jeszcze ta przewaga była laptopów, ponieważ łatwiej iść do kogoś zapytać, jest to urządzenie bardziej mobilne. Teraz coraz więcej osób, które nie miały w ogóle styczności z elektroniką, z jakąkolwiek formą cyfryzacji, wkracza w ten świat za pomocą tabletu. Właśnie przez to, że tablet to jest urządzenie proste, nie trzeba się uczyć obsługi żadnej myszki, klawiatury, wszystko jest dotykowe. To, co naciskam, to, co widzę, to właśnie naciskam. I dzięki temu to urządzenie jest dużo prostsze w obsłudze i użytkowaniu dla osób, które nie miały kompletnie styczności z takim medium. Tematem o tabletach wyczerpaliśmy dzisiejsze informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się w piątek. Otwarty Puchar Polski w tańcu nowoczesnym, jedna z największych imprez tanecznych w Polsce, odbędzie się 12 i 13 kwietnia. Tancerze z niemal całej Polski opanują halę widowiskowo-sportową w Inowrocławiu. Sobotnie zmagania turniejowe upłyną pod znakiem Disco Dance, Street Dance Show, Freestyle, Jazz Dance, a także innych form tańca. W niedzielę na parkiecie królować będzie hip-hop. Zmagania konkursowe rozpoczną się o godzinie 10, a pokazy finałowe od godziny 15. Gośćmi specjalnymi turnieju, a zarazem członkami komisji sędziowskiej będą medialne osobowości taneczne Piotr Galiński i Marta Mandaryna-Wiśniewska. Imprezie patronują telewizja Amazing Inowrocław, Radio SK, tygodnik Kurier Inowrocławski, portale Ino Online, Ino Cafe i inianie.pl. Młode piłkarki z Inowrocławia najlepsze w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Szóstka Cup o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. W sobotnich zmaganiach na boisku Orlika przy Szkole Podstawowej nr 6 rywalizowało 16 drużyn z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Zawodniczki grały w dwóch kategoriach wiekowych, rocznik 2001 i 2003. Nasze miasto reprezentowały trzy zespoły Szóstki i Inowrocław. Ich trenerem jest Marcin Kozłowski. Bardzo ładna pogoda, taka chyba typowo piłkarska, ani za gorąco, ani za ciepło. 16 drużyn to takie prawie dawne Mistrzostwa Świata. Wspaniała impreza. No tak, jest to kolejna edycja Szóstki Cup, co roku organizujemy ten turniej. W zeszłym roku był na hali, dzisiaj już w tym roku wyszliśmy już na powietrze. No były takie plany, że też być może będzie na hali, ale myślę, że to dla wszystkich dobrze, że już mogą grać na świeżym powietrzu. No rzeczywiście, wcześniej nie było wolnego terminu na hali widowisko-sportowej. Hala była na dzisiaj zapewniona. W związku z tym, że jest taka pogoda, jaka jest, to postanowiliśmy, że zagramy się na powietrzu. Tego grania jeszcze bardzo dużo, to być może gdzieś do godziny 17 dziewczyny tutaj będą grały, ale wszystkie trzy drużyny, które reprezentują Inowrocław, już zagrały, prawda? Tak, wszystkie trzy zagrały. Mamy jedną drużynę w starszej kategorii wiekowej, czyli w roczniku 2001 i młodszych, i dwie drużyny w roczniku 2003 i młodsze. Dwie drużyny wygrały, jedna przegrała, także na razie na plus. Tak, bo te dwie drużyny, czyli ta jedynka i jedynka w kategorii młodszej i starszej, to są takie drużyny, które pewnie już są nastawione na sukces w tej imprezie, natomiast ta trzecia pewnie na ogranie się, tak?
Ta trzecia, tak, zdecydowanie na ogranie, tym bardziej, że one są dziewczynki młodsze o 2,3 lata, o rok i 2 lata od swoich koleżanek. Natomiast nasza pierwsza drużyna w roczniku 2001, to szczerze mówiąc, to w pierwszym składzie z rocznika 2001 nie ma nikogo, wszystkie są rok młodsze, dlatego tu też bardziej o granie. Zobaczymy, jak coś się uda ugrać, to fajnie. Natomiast rocznik 2003 gra w swoim roczniku, zobaczymy. Czyli te z 2003, ta pierwsza drużyna jest pewnie faworytem w swojej grupie. Nie, no faworytem to chyba zbyt dużo powiedziane, ponieważ są to drużyny z całej Polski, bardzo dobre drużyny, więc myślę, że to detale będą decydować. Od naszej ostatniej rozmowy w studiu telewizji miejskiej minęło sporo czasu, pewnie już te dziewczyny się również zmieniły w tym czasie częściowo. Jakie ostatnio takie największe sukcesy udało się osiągnąć tym dziewczynom pod Twoją opieką? No ostatnio na bieżąco awansowaliśmy do finału ogólnopolskiego turnieju z podwórka na stadion po Hartym Barku. W majówkę właśnie jedziemy na finały ogólnopolskie na Stadionie Narodowym. Natomiast na początku roku no, udało nam się wygrać ten ogólnopolski turniej Orlika, Puchar Premiera. No i to takie przede wszystkim sukcesy największe w tym roku szkolnym. A jak wygląda zainteresowanie grą w tym klubie Szóstka wśród dzieci z Inowrocławia? Są jakieś problemy czy problemy bogactwa? No ostatnio problemy bogactwa, ponieważ muszę robić nabór. W klasach 1-3 przychodzi tak dużo dziewczyn, że niestety niektórym muszę podziękować. I tak rozszerzyłem, że tak powiem, ilość dzieci trenujących. Teraz na treningu było 20 osób, tych klas 1-3, 15 starszych. Także cały czas się to rozwija i idzie w dobrym kierunku. A czy te dziewczynki są uczennicami szóstki, czy też różnych szkół? 90, nawet ponad 90% dziewczyn to ze szkoły podstawowej nr 6. No ale być może będzie, albo już jest tak, że rodzice, dziewczyny, które mają strasznie ochotę grać piłkę, po prostu będą wybierać szkołę ze względu na to, że tutaj jest taka możliwość. No oby tak było, ja bym się cieszył, jeżeli nowe twarze by się tu pojawiały, chętne do gry w piłkę. Na pewno jak dziewczynki od pierwszej klasy zaczynają, to mają większe szanse niż te w trzeciej. Jest w Inowrocławiu już także klub seniorski, klub piłki nożnej. Jak to oceniasz w ogóle taką inicjatywę i grę tych dziewczyn w lidze? Nie no, cieszę się bardzo z tego, że powstał, że pan Kugler zajął się tym, ponieważ no, nasze absolwentki gdzieś tam uciekały po Polsce, czy do Konina, czy pod Brodnicę, czy do Bydgoszczy ostatnio, a teraz mają możliwość kontynuowania swojej kariery na miejscu. Są liderem trzeciej ligi. Mam nadzieję, że będzie awans do drugiej ligi. Cieszy mnie to, jak czytam skład i tam 8-9 zawodniczek przewinęło się przez szóstkę. Naprawdę to cieszy i cieszę się, że jest ta trzecia liga i mam nadzieję, że będzie druga. Czy jakiś taki bardziej formalny układ z klubem seniorskim nawiązaliście, czy to jest po prostu takie naturalne przejście tych zawodniczek do Noteci? Nie, no myślę, że naturalne. Stwierdziłem, że jeżeli ja nic nie robię dla starszych dziewczyn, nie będę hamował im jakiejś tam dalszej kariery i oczywiście mają zawsze wolną rękę w wyborze klubu dalej. Tutaj jeszcze oczywiście jest bardzo dużo grania. Wiem, że macie także nagrody indywidualne przewidziane dla i strzelca, i najlepszej zawodniczki, i bramkarki. Nie wiemy, kto oczywiście będzie, kto zdobędzie te tytuły, ale powiedz, jakieś takie perełki, które już w tej chwili widzisz w swoim zespole, w którymś z tych trzech? No, czy perełki widzę, to ja już widzę od dłuższego czasu, bo widzę na treningach i na innych turniejach. Także no to już wcześniej dostrzegłem te perełki. No, zobaczymy, dzisiaj dopiero w sumie 5 meczów się rozegrało, jeszcze 30 przed nami. Także zobaczymy, może ktoś się pokaże, mnie zaskoczy z tej dobrej strony jeszcze. No, zobaczymy. No dziewczyny tego materiału nie będą widzieć przed, więc żadnej tutaj nie speszysz. Kto jest taką zawodniczką, która zrobiła jakiś bardzo duży postęp ostatnio? Wszystkie robią postępy, nie chciałbym nikogo wyróżniać, bo naprawdę gramy, piłka nożna jest grą zespołową, to nie jest sport indywidualny i każda robi postępy, jako drużyna przede wszystkim robimy postępy i to chyba o to chodzi. Podczas turnieju rozegrano łącznie 36 spotkań. W roczniku 2001 zwyciężyły młode piłkarki szóstki, a najlepszą zawodniczką tej kategorii wiekowej okazała się zawodniczka tej drużyny, Ewa Prałat. Ewa, już za Wami pierwsze spotkanie, jak Wam poszło? Dobrze, było 1-0 dla nas. A, czyli grałyście bardzo skutecznie, tak? Tak. A powiedz, bo trener mówił, że tutaj jest wielu faworytów. Jak uważasz, jesteście w stanie wygrać ten turniej? No, nie obiecuję, no, ale damy wszystko z siebie. A powiedz, ile masz lat i od jak dawna grasz w piłkę nożną? Mam 11 lat i gram 2 lata w piłkę. Grasz 2 lata w piłkę, jesteś już kapitanem drużyny. Jak to się stało, że ciebie akurat wybrano? Bo było tak, że pan zobaczył mnie i powiedział, że będę kapitanem.
Tylko dlatego, że cię zobaczył? No, zobaczył jak ja gram i jaka jestem dobra. No i jesteś dobra, bo nie tylko tutaj sobie świetnie radzisz w klubie, ale także byłaś już na konsultacji kadry, prawda? Tak. Byłam na konsultacji kadry wojewódzkiej, które było tam 22 dziewczyn. I z 22 dziewczyn było wybrane 18 do meczu z mazurskim województwem. I załapałaś się do tej 18? Tak. I jaka będzie dalsza historia z tą kadrą? Będzie ci się po raz kolejny spotykać? No tak, bo będą inne mecze, bo to jest to 6 klas i za rok też będę w kadrze, bo trener mnie wybrał. A powiedz, jak to się stało, że w ogóle trafiłaś do piłki nożnej? Czemu akurat piłka nożna, a nie jakaś inna dyscyplina sportu? Pod koniec drugiej klasy trener się pytał, kto chce grać w piłkę nożną i tam były zgody, rozdawał i się pytał, to ja zgodziłam się, tak dla zabawy, ale potem to się stało bardziej poważne i tam bardziej ważne turnieje były. A powiedz, zdarza ci się, nie wiem, na przerwie w szkole, czy gdzieś na podwórku zagrać czasami z chłopakami? Jak wtedy wyglądają wasze relacje? Jak ci taka gra z chłopakami idzie? Ja gram z chłopakami na przerwie, no i oni dość mocno grają i dobrze. I mi się fajnie z nimi gra, bo są na takim samym poziomie. Gratulujemy. W takim razie życzymy ogromnych sukcesów. Pewnie chciałabyś zostać piłkarką tak już na poważnie, na seniorską również, tak? Tak. Są różne propozycje szkół gimnazjalnych, które chcą mnie wziąć tam do na przykład Bydgoszczy, inne drużyny. Z gimnazjum. No masz taką koszulkę, trochę podobną do koszulki Barcelony. Powiedz, czy jest jakiś piłkarz, którego gra szczególnie ci się podoba? Tak, najbardziej Leo Messi. No i stąd pewnie ta koszulka. Tak. Gratuluję, dziękuję bardzo. W roczniku 2003 zwyciężyły zawodniczki Ząbkowi Ząbki. Drugie miejsce zajęła Tęcza Bydgoszcz, a trzecie zajęła Szóstka Inowrocław. Zawodniczka tej drużyny, Patrycja Polewska, okazała się najlepszym strzelcem turnieju w tej kategorii wiekowej. Młodsze zawodniczki drugiej drużyny Szóstki uplasowały się na 8 pozycji.